Witajcie kochani, z tej strony Nita. Witam się z Wami dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, pokazując Wam stronę główną mojego kanału na YouTubie, a to z dwóch takich ważnych powodów. Po pierwsze, mija rok, odkąd prowadzę swój kanał i myślę, że był to dosyć pasjonujący rok, pełen ciężkiej pracy, pełen krzyżyków. Powstało przez ten czas wiele fajnych projektów, wiele pięknych obrazów. Również mogłam obdarować kilka osób fajnymi prezentami i mam nadzieję, że im się to podoba. Także naprawdę jestem bardzo zadowolona, że mój kanał nie tylko dotrwał do tego roku, ale również, że się coraz bardziej rozwija i bardzo mnie to cieszy. Drugą taką bardzo radosną informacją jest to, że właśnie dzisiaj, kiedy miałam nagrywać program, doszła do subskrybentów jeszcze jedna osoba, dając tym samym, zobaczcie, 500 subskrybentów mojego kanału i bardzo mnie to cieszy. Nie spodziewałam się tego, że ktokolwiek będzie chciał oglądać to, co robię, a tymczasem aż 500 osób śledzi moje prace, interesuje się tym, co robię i jest to naprawdę dla mnie wielka satysfakcja i bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję, że chcecie oglądać, że jesteście ze mną, wspieracie mnie tym samym i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będę się rozwijać, będę Wam mogła pokazywać nowe rzeczy i no, nie będziecie odchodzić ode mnie zawiedzeni. Jednocześnie mamy końcówkę maja i chciałabym Wam pokazać, co udało mi się zrobić, co skończyć i jakie nowe pomysły przyszły mi do głowy. Serdecznie zapraszam Was do oglądania i już w tej chwili pokazuję Wam, jak ten miesiąc mi upłynął. Jeśli chodzi o moje wyzwania roczne, to tutaj możecie zobaczyć, że praca posuwa się systematycznie. Udaje mi się te 316 krzyżyków nadal robić w tygodniu. Dzisiaj mamy 30 maja, więc zobaczcie, kolejny poniedziałek zaliczony, krzyżyki zrobione, co tym samym daje mi 6952 krzyżyki. I przekłada się to na to, że jest już 42,37% pracy wykonane. A jeśli chodzi o wizualną wersję tego wyzwania, to zobaczcie, tutaj tak się prezentują te krzyżyki. Praca systematycznie przyrasta, już powolutku widać, co będzie ona przedstawiała. Ale jeszcze troszeczkę cierpliwości, niedługo już będzie całkowicie jasne, co tutaj powstaje i jak to będzie się ostatecznie prezentowało. W kwietniowym wyzwaniu rocznym pokazywałam Wam też pracę, którą będę wykonywała na zamówienie i również tą pracę udało mi się zrobić. Teraz tutaj możecie zobaczyć, jak ona ostatecznie się prezentuje. Nie było to jakieś takie trudne wyzwanie, a w zbliżeniu, zobaczcie, bardzo mi się podobają te ozdobniki, które tutaj są w rogach. Tak sobie wymyśliłam, że będzie to taki fajny dodatek do całej pracy. I naprawdę bardzo przyjemnie się ją wykonywało. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że kanwa, na której haftowałam, to była ta sama kanwa, którą używam w wyzwaniu rocznym. Jest to kanwa, którą Wam już pokazywałam w którymś poprzednim odcinku, że różni się ona wyglądem od takiej klasycznej Aidy. Ta kanwa jest dosyć sztywna, ostatecznie ładnie się prezentuje, ale no, praca z nią nie jest zbyt komfortowa. Nie byłam zadowolona z tej pracy, dobrze, że nie było to jakieś wielkie takie dzieło. Ostatecznie cieszę się, że już pozbyłam się tej kanwy i będę bardziej zwracać uwagę na to, co kupuję i myślę, że jest to też taka dobra wskazówka dla Was, żeby patrzeć przy zakupie, jak ta kanwa wygląda i czy na pewno jest taką klasyczną Aidą, no bo ta jednak dosyć ciężko się z nią pracowało. Ostatecznie praca, tutaj możecie zobaczyć, no prezentuje się bardzo ładnie. Ten obraz wykonałam dosyć szybko i powiem Wam, że wprawdzie była to praca na zlecenie, ale ostatecznie powędrowała jako prezent i mam nadzieję, że ich uszczęśliwia i im się podoba. W poprzednim odcinku sygnalizowałam Wam też, że zaczynam pracę nad takim słodziakiem, kociakiem. I jak widzicie, praca też już tutaj nabiera wyrazu. Jednakże nie będę tu za dużo Wam mówić o tej pracy, ponieważ o szczegółach chciałabym Wam powiedzieć w odcinku, który nagrywam oddzielnie. I tam powiem Wam, co w tej pracy mi się podoba, co zmieniłam, co udoskonaliłam, a z czego zrezygnowałam. Także już teraz zapraszam Was na ten odcinek, bo ten film niebawem ukaże się również na kanale.
I jeszcze tu możecie zobaczyć, jak pracowałam w maju. Udało mi się przez miesiąc maj wykonać 7000 krzyżyków, co jest dla mnie pewnym zaskoczeniem, bo jakoś nie czułam tego, żebym więcej pracowała. Myślałam wręcz, że będę miała taki sam wynik jak w kwietniu, a tu tymczasem, zobaczcie, w stosunku do kwietnia tak znacząco zwiększyła się ta liczba krzyżyków wykonanych przeze mnie i cieszy mnie to, bo naprawdę nie czułam jakoś takiego większego obciążenia i na koniec miesiąca taka miła niespodzianka. Jest to fajne zaskoczenie. Zobaczymy, jak będzie w czerwcu. Chciałabym Wam się też pochwalić, że w miesiącu maju samodzielnie wykonałam drążki do ramy do krosna arabeska. Zobaczcie, to są drążki w moim wykonaniu. Nie są one tak cieniutkie jak w krośnie arabeska, są zrobione z kija do szczotki, ale myślę, że one również sprawdzają się bardzo dobrze. Zaraz Wam powiem, co jest potrzebne, żeby je wykonać. Ja zaczynam na tych drążkach pracę, przyklejając materiał taką zwykłą malarską taśmą klejącą i on naprawdę się sprawdza, ten patent, ponieważ materiał trzyma się bardzo dobrze. Tutaj naklejam materiał po całości, nawijam go, napinam i naprawdę nic się nie dzieje, spokojnie można zaczynać tak pracę i bardzo fajnie się haftuje. Ja wykonałam sobie trzy długości moich drążków. Potrzebowałam takie troszeczkę dłuższe niż najdłuższe, które oferuje krosno arabeska i docięłam sobie drążki na długość 70 cm. One przydadzą mi się do następnej pracy. Zrobiłam sobie też krótsze o takim standardowym wymiarze 57 cm, ponieważ jeszcze potrzebuję do innej pracy właśnie takie drążki, ale też docięłam sobie takie króciutkie drążki, one mają 40 cm i też wykorzystam je przy takich mniejszych obrazkach. No i myślę, że również mi się tutaj sprawdzą. Moje drążki, tak jak Wam powiedziałam, są wykonane kija do miotły. Kupiłam te kije w sklepie Jula. Akurat tam chyba była najkorzystniejsza cena, ponieważ za jeden kij o takim standardowym wymiarze zapłaciłam około 10 zł i myślę, że jest to bardzo fajna cena w dzisiejszych czasach. Do tego potrzebujecie jeszcze dokupić takie wkręty. Już Wam w zbliżeniu to pokazuję. One są takie nietypowe, ponieważ jedna część jest przeznaczona do drewna, a druga część do metalu. Wykonując takie drążki, należy nawiercić kij, wyznaczając środek tego kija, następnie wkręcić w ten drążek tą końcówkę przeznaczoną do drewna, a później już wybrać sobie nakrętkę, która będzie pasowała rozmiarem do tego drążka. Standardowo w arabesce te metalowe wkręty mają średnicę 6 mm, no i do tego trzeba sobie dopasować nakrętki, które będą pasowały. Tutaj widzicie dwie takie możliwości. Do tych drążków pasują zarówno takie nakręteczki, które wbijamy w drewno, ale również takie motylki, które można sobie kupić. One kosztują około 2 zł i możecie sobie wybrać, co Wam tutaj bardziej będzie pasowało do tych drążków. Tutaj widzicie oryginalną nakrętkę do drążków z krosna arabeska, którą możecie dostać, kupując oryginalny zestaw, a to jest nakrętka, którą wykonałam samodzielnie. Tutaj możecie zobaczyć, że jeżeli chodzi o komfort pracy, to zarówno ta nakrętka z arabeski, jak i ten klocek, który był wykonany przeze mnie, może on nie jest zbyt piękny, ale spełnia swoją rolę i zobaczcie, wkręca się i przytrzymuje ten drążek w swojej pozycji. Możecie też zobaczyć, że taka zwykła nakrętka również pasuje do tych drążków. Jeżeli macie możliwość kupienia, to również ta nakrętka sprawdzi się do przytrzymywania tego drążka w ramie. I myślę, że to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że jesteście ze mną. Dziękuję za to, że oglądacie, subskrybujecie, bo to mnie motywuje do dalszej pracy, bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że w następnych odcinkach będę miała Wam coś ciekawego do pokazania. I już teraz serdecznie Was zapraszam na te odcinki. Także do zobaczenia wkrótce, trzymajcie się, cześć!